Cześć Manko, w dzisiejszym materiale starcie tytanów czyni Xiaomi kontra iRobot. Zapraszam do oglądania. Xiaomi idzie w odstawkę, jego recenzję już widzieliście na moim kanale. Link oczywiście zamieszczę na górze oraz w opisie tego filmu. Na razie skupmy się na samym iRobocie. Mamy iRobota Roomba E5, bo to dokładnie to jest taki model. Czyli raczej średnia półka bym nazwał. Jest to robot w kolorze czarnym. Bardzo solidnie wykonany, z o wiele fajniejszego plastiku niż Xiaomi, no i posiadający już ten nowy tryb szczotek, co jest chyba największą jego zaletą. Dodatkowo mamy szczotkę boczną, fajne, sprężynujące dość mocno kółka, mnóstwo tutaj czujników, o, no i rolka, żeby mógł się przemieszczać. Z przodu bumper, z tyłu tutaj jest zbiornik na nieczystości. W całkiem fajny sposób wyciągany. W zbiorniku mamy filtr. No jak widzicie, jest już robot lekko używany. Co otrzymujemy w zestawie? No nie może obyć się bez stacji do ładowania naszego robota. Jak już stacja, no to mamy kabel. Mamy dodatkowy filtr przeciwkurzowy HEPA bodajże, co jest ogromnym plusem. No i mamy jedną wirtualną ścianę. Co jest też istotne tutaj na pudełku, znaczy na naklejce na tej wirtualnej ścianie jest pokazane, że może być albo ściana prosta, albo ma ominąć dane punkty. Nie będę Was tutaj zanudzał żadnymi technicznymi aspektami, to podlinkuję w opisie tego filmu. Natomiast najważniejsze jest to, jak one sprzątają. Pokażę Wam bezpośrednie konfrontację Xiaomi Roborock S55 kontra Roomba E5 przy sprzątaniu różnych zabrudzeń na moim korytarzu. Gdyż tam było najwięcej zakamarków i najłatwiej było o posprzątanie tego. Zmierzymy czas oraz głośność, także zapraszam. Jak sami mogliście zauważyć, roboty sobie oba poradziły bardzo dobrze, ale który był lepszy, który zwyciężył w tym starciu tytanów, jak ja to nazwałem na początku? Według mnie iRobot. Dlaczego? Mimo że Roomba pracowała o wiele dłużej, i tak według mnie wygrała, dlatego że posprzątała po prostu dokładniej. Winą dlatego, że pracowała Roomba dłużej, według mnie jest to, że Roomba jest nowym urządzeniem, które dostałem na testy, a mój Xiaomi działa już od tutaj roku, więc tak naprawdę zna doskonale każdy kąt tego mieszkania. Oczywiście ogromną wadą tego iRobota jest to, że nie ma w aplikacji mapy i nie można go wysłać w punkt, tak jak Xiaomi. Natomiast jest to dostępne w wyższych modelach Roomby, więc tutaj trzeba by za ten feature dopłacić. Natomiast jeżeli komuś nie zależy na właśnie takim wysłaniu w punkt, no to zdecydowanie ten model jest genialny. Te szczotki czynią cuda. Patrzcie na porównanie, jak wyglądało posprzątanie tego samego brudu na podłodze typu parkiet przez Xiaomi i iRobota. No, zdecydowanie tutaj bez dwóch zdań lepiej sobie poradził iRobot. Dodatkowo ogromną zaletą iRobota jest to, że jest no, słyszalnie cichszy. Ja zrobiłem kilka zdjęć na moim sonometrze w tym samym punkcie, z tej samej odległości, aby pokazać tą różnicę w głośności. No uwierzcie mi, że niby 5 dB, ale przy tych wartościach to już jest bardzo dużo. Jeżeli puszczacie swojego iRobota podczas gdy Was nie ma w mieszkaniu, no to ten argument w ogóle nie ma sensu. No ale jeżeli robot sprząta i Wy jesteście w mieszkaniu, no to każdy decybel jest na wagę złota. Według mnie kolejną wadą iRobota to to, że ta wirtualna ściana w postaci tej latarni no niestety jest fizyczna. W przypadku Xiaomi możemy sobie wyznaczyć konkretną strefę, bo nasz robot się uczy z czasem i dzieli mieszkanie na strefy. Możemy sobie wyznaczyć, żeby posprzątał daną strefę i on to zrobi i zrobi to no, precyzyjnie, tak? Bo idealnie wraz z futryną odetnie nam tą strefę, tak jakby tam właśnie stała ta wirtualna ściana. W przypadku iRobota wyglądało to tak, że postawiłem wirtualną ścianę specjalnie za progiem, łączącym kuchnię z przedpokojem,
No i mimo wszystko on tak mocno na dystans brał tutaj tą odległość, nie wjechał ani na próg, ani nie zjechał za próg, tam gdzie właśnie stała ta wirtualna ściana, więc tutaj tak mocno zachowawczo postąpił iRobot. W moim teście wygrał iRobot, co nie zmienia faktu, że Xiaomi nie jest wcale takie złe, jak by mogło się wydawać, ani Roomba nie jest też wcale taka rewelacyjna, jakby mogło się wydawać. Faktem jest tylko to, że te roboty są w podobnej półce cenowej i pod kątem takich tech feature'ów, jak właśnie ta apka, ta mapa, możliwość powiedzenia robotowi, aby poszedł w konkretną strefę, no to tu lepszy jest Xiaomi, ale za to Roomba ma w pełni po polsku apkę, gada po polsku, jest bardzo łatwo ją sparować, ma taki mikrowyświetlacz, na którym jest pokazany, jak się naciśnie stan naładowania baterii oraz to, czy jest sparowana, czy nie sparowana z naszą siecią Wi-Fi. Dodatkowo ma fajny uchwyt do przenoszenia, jeżeli ktoś tego będzie potrzebował. No i zdecydowanie wygodniej się do zbiorniczka dostać niż w Xiaomi. No i łatwiej go też wyczyścić. Co ja bym wybrał dla siebie? Aktualnie na stan dzisiejszy myślę, że pokusiłbym się o Roombę. Nie o Xiaomi, o Roombę, ale nie tą. Kupiłbym coś z wyższej półki Roombę, a jeżeli miałbym wybrać między tymi dwoma, to bym jednak wybrał Xiaomi za te tech feature'y nazywane przeze mnie. Według mnie i tak Roomba lepsza, ale każdy z Was musi sobie zdecydować, co bardziej woli. Jeden i drugi robot na pewno spełni Wasze oczekiwania. Jeżeli Ci pomogłem, mój drogi widzu, to nie zapomnij ocenić tego materiału, zostawiając łapkę w górę, subskrypcję, jeżeli chcesz zostać na dłużej. A w tym filmie to by było na tyle. Mówił Chemik, ja się już z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnych moich produkcjach. See ya!